Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Najserdeczniej Cię witam, trzeciego dnia naszej nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego. Spotykamy się dzisiaj w niedzielę, w bardzo wyjątkowy dzień. Po pierwsze z tego powodu, że niedziela, ale też po drugie z tego powodu, że to niedziela w niebo wstąpienia. Na dzisiaj Kościół, Kościół w Polsce przeniósł tą uroczystość, która zazwyczaj była odprawiana w ostatni czwartek. Czyli na 10 dni przed zasłonięciem Ducha Świętego, dzisiaj, w niedzielę wspominamy to wydarzenie. I na tym wydarzeniu właśnie się zatrzymamy, dlatego że w tym wydarzeniu jest też pewna y, prawda o duchu, prawda o tym, kim on jest i co chce z nami zrobić. I myślę, że to jakoś dobrze się składa, że możemy w ramach tej nowenny przeżywać w niebo wstąpienie, a nie rozpoczynać ją już po. Y, fragment, który sobie dzisiaj przeczytamy. To fragment właśnie o tym wydarzeniu, więc zapraszam, żebyś otworzył, otworzyła Ewangelię Świętego Łukasza, ostatni jej rozdział, czyli rozdział 24, ostatnie jej wersety, a dokładnie od wersetu 50 aż do końca, do 53, tylko trzy wersety. Proszę posłuchaj, jak, jest, jak się kończy Ewangelia Łukaszowa, co ona opowiada. O tym dzisiaj wspominamy, wspominanym wydarzeniu. Potem wyprowadził ich Jezus ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy. Gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Tylko tyle, te trzy wersety niech wystarczą, dlatego że one nam, myślę, pokazują, o co chodzi w tym dzisiejszym święcie. Dzisiaj wspominamy dzień, kiedy Pan Jezus po raz ostatni spotyka się ze swoimi uczniami. Robi to oczywiście niezwykle czule, niezwykle cudownie, tak jak to On zawsze. Czy nie odchodzi bez słowa, albo tylko nie wiem, z poważnymi słowami. Mówi do nich różne ważne rzeczy, to u innych ewangelistów widać, jakie słowa im zostawił tego ostatniego dnia. Łukasz zwrócił szczególnie uwagę na to, że ich błogosławił, że wyciągnął nad nimi ręce po to, żeby ich pobłogosławić. Sam ten znak wyciągnięcia rąk to jest znak, który jest związany bardzo mocno z Duchem Świętym w Kościele. W geście bierzmowania dzisiaj, w naszej liturgii Kościoła, mamy dokładnie taki sam gest. Mówię też o tym dlatego, że wróciłem dzisiaj z góry świętej Anny, gdzie byliśmy na kolejnym ósmym już weekendzie pełnym łaski, i tam dzisiaj mieliśmy to cudowne szczęście, że na Eucharystii Ola przyjęła sakrament bierzmowania, którego jej udzielałem. I w tym sakramencie jest właśnie ten gest, kiedy wyciąga się dłonie. Nad głową, wierząc, i wołając w to, wierząc w to i wołając o to, aby Duch Święty zstępował. Więc można też powiedzieć, że Jezus na tej górze podnosi ręce nad swoimi uczniami, mimo że zesłanie będzie dopiero za 10 dni, ale On już w tym błogosławieństwie jakby napełnia ich swoim duchem. Kiedy ich pobłogosławił, rozstał się z nimi, no i poszedł do nieba. Dlaczego to wspominam? Nie chodzi mi tylko o ten gest podniesionych rąk pana Jezusa, tylko jest w tym pewna bardzo cudowna historia opowiadająca o tym, co Duch Święty chciałby z nami robić, jakie jest jego kolejne po tych dwóch, które już przeszliśmy, kolejne jego działania w naszym życiu, żeby to zrozumieć. Chciałbym przywołać pewien obraz najpierw. Byłem kilka tygodni temu w Ziemi Świętej. Między innymi trafiłem właśnie na Górę Oliwną. Do tego miejsca, gdzie na szczycie tej góry Pan Jezus, według tradycji, wstępował do nieba. To miejsce dzisiaj jest trochę smutne, dlatego że nie mamy tam kościoła to miejsce jest muzułmańskie i problem w tym, że jest tam taka bardzo skromna kaplica, znaczy kaplica takie pomieszczenie, tak naprawdę trochę to jest meczet z takim kawałkiem placyku, gdzie na tym placyku jest powiedzmy coś na kształt kaplicy. Miejsce jest totalnie zdewastowane, niego to nie dba. W tej kaplicy nie ma zasadniczo nic poza jednym szczegółem, o którym zaraz opowiem. Chrześcijanie mają tam dostęp jak do muzeum trochę. Nie wolno im tam sprowadzić liturgii. Tylko jeden raz w ciągu roku. Właśnie dzisiaj, i to tam dzisiaj musi być bardzo piękny dzień, właśnie dzisiaj we Wniebowstąpienie wolno chrześcijanom, tam franciszkanie odprawiają tam wtedy liturgię. Poza tym nie mamy dostępu do tego miejsca w celach właśnie modlitwy i Eucharystii, ale... Jest w tym miejscu jeden taki ślad, można powiedzieć, dosyć symboliczny, dosyć taki związany z pewną, no chyba legendą, aczkolwiek ja w niego bardzo wierzę. Mianowicie jest tam kawałek skały, obramowany w taki specjalny sposób, żeby wiadomo, gdzie to jest. I na tej skale odbita jest stopa. To znaczy, trzeba się mocno wpatrzeć, żeby tę stopę zobaczyć, ale jest tam rzeczywiście kształt stopy. I chrześcijanie od bardzo dawna od najstarszych wieków. Wierzą, że to jest miejsce, w którym odbiła się stopa Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus że tak powiem odbijał się do nieba. Trochę tak to wygląda, jakby po prostu z dużym impetem, robiąc nie wiem jakiś taki przysiad, wystrzelił do góry i bardzo mocno nacisnął swoją przemienioną z martwych stałą boską stopą ten kawałek skały odbił się od góry no i poszybował do nieba. Trochę mi to przypomina jakiś taki oczywiście obraz Supermana, ale to oczywiście nie, nie tędy. Natomiast jest takie miejsce tam. Jest rzeczywiście odbita stopa Pana Jezusa prawa stopa. I chrześcijanie wierzą głęboko, że to jest właśnie to miejsce. Kiedyś szukałem sobie informacji, właśnie jadąc do Ziemi Świętej o tej Górze Oliwnej i tym miejscu w Niebo Wstąpienia, i znalazłem bardzo ciekawy fragment związany z tą stopą u świętego Ignacego Loyoli. Jezuity, więc źródło jest takie, jest, ale to rzeczywiście fascynująca rzecz, którą Ignacy napisał. Otóż Ignacy odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej, wtedy kiedy się nawracał, chciał tam doznać jakoś tych wszystkich miejsc, żeby go Ewangelia spotkała tak na żywo. Między innymi trafił właśnie na tą górę w niebowstąpienia, gdzie był tam ten kamień z tą stopą. Ignacego tam niewiele ruszyło. Więc szybko tam stamtąd się ewakuował i schodził już z góry oliwnej. I tak pisze Ignacy, że kiedy schodził, to nagle pomyślał sobie, ciekawe w którą stronę pan Jezus patrzył, kiedy wstępował do nieba. Ciekawe gdzie były zwrócone jego oczy, kiedy rozstawał się z ziemią, na co patrzył. I Ignacy pisze, że pędem wrócił na tę górę. Na jej szczyt, to jest kawałek drogi, tam jest rzeczywiście ostro pod górę. Wbieg tam z powrotem, żeby tę stopę zobaczyć, i zobaczyć, w którą stronę ona jest ułożona. I okazuje się, i rzeczywiście tak jest, że pan Jezus w niebo wstępując, odbijając się od tego kamienia tą swoją prawą stopą, był odwrócony tyłem do Jerozolimy. Tyłem do świątyni, tyłem do wzgórza świątynnego, w ten sposób też tyłem do Golgoty, patrzył zupełnie jakby w przeciwnym kierunku. Patrzył w nic niezwiązanego z Jerozolimą. Co by to mogło znaczyć? Nie chodzi oczywiście o to, że Pan Jezus zanegował Jerozolimę, że Pan Jezus to wszystko, co tam się wydarzyło, jakoś odrzucił. Nie. Jestem ukryty w coś bardzo pięknego. Myślę, że to właśnie odkrył tam święty Ignacy. Otóż w Jerozolimie wydarzyły się największe rzeczy no, W życiu pana Jezusa, jego śmierć, najbardziej tragiczne wydarzenie, ale też najpiękniejsze wydarzenie, największy cud, największe dzieło, jakiego dokonał, czyli zmartwychwstanie. Ale pan Jezus zostaje popchnięty do tego, żeby pójść dalej. Ten odwrócony tyłem do Jerozolimy, pan Jezus, to jest ktoś, kto mówi: Nawet jeżeli w twoim życiu dokonały się wielkie rzeczy, nawet jeśli to, co jest za twoimi plecami, to jest coś niezwykłego, dokonałeś już czegoś naprawdę dobrego i wielkiego w życiu. To nie zatrzymuj się na tym. Nie chciej na to ciągle patrzeć, nie chciej ciągle tam siedzieć w tym, i, i szczególnie kiedy to mija, to jakoś tego tak zpamiętywać, że właśnie czemu się skończyło, nie. Odbij się z tego i pójdź dalej. A Dlatego, że ja przygotowałem jeszcze coś więcej. Ja mam dla ciebie jeszcze więcej. I mam takie przekonanie, że dzisiaj ten nasz trzeci dzień nowenny, to właśnie o to w nim chodzi. Że Duch Święty to jest ktoś taki, bo ja mam przekonanie, że to Duch Święty, że tak powiem, odbił tego Pana Jezusa z tej skały, to On go. Zabrał swoją mocą z powrotem do nieba. Że Duch Święty to jest ktoś taki w nas, kto nam nie pozwala się zatrzymywać w jakiejś takiej stagnacji. Że my często chcielibyśmy osiągnąć pewien poziom jakiegoś takiego szczęścia, zadowolenia, dobrobytu, yy, spełnienia satysfakcji, duchowego spełnienia, a Duch Święty mówi: dalej, gnaj dalej. Odbij się od tego miejsca, nawet jeśli ono jest fantastyczne, nawet jeśli jest niewiarygodne, odbij się. Odbij się również od tego miejsca, które jest takie tragiczne w twoim życiu, tak jak Golgota dla Pana Jezusa. Nie patrz na to, nie rozpamiętuj tej męki. Odbij się, bo mam dla ciebie przestworza nieba. To jest właśnie Duch, który jest wiatrem, który nie wiadomo skąd przychodzi, nie wiadomo dokąd podąża. On gna ludzi, którzy się Nim napełnią przez cały świat. Mam takie ogromne doświadczenie w życiu, że Duch Święty mnie nieustannie przenosi z miejsca na miejsce, nie tylko w takim sensie fizyczno-geograficznym, ale że On ciągle gdzieś we, wewnątrz mnie prowadzi mnie do czegoś więcej. I już wiem, że to, co w tej chwili robię, to, jak wygląda moje życie, moja posługa kaznodziejska, moje, moje wędrowne kaznodziejstwo, to jest tylko etap, że, że będzie kolejna rzecz. Pewnie już blisko, mam takie odczucie, jakbym już, tak powiem, do tego przysiadu kucał, z którego mam się odbić dalej. Otóż dzisiaj jest taki dzień, żebyś zobaczył ducha, który jest dynamizmem, który jest ogromną energią, który jest siłą, który jest ruchem, który jest po prostu wiatrem i który chce zabrać cię za włosy, potargać te włosy i mówić: I chodź, nie zatrzymuj się, nie stój w tym jednym miejscu, nie bądź tylko tutaj, bo przygotowałem dla ciebie rzeczy większe. Taki szczegół, na koniec, jeszcze jeden. Szukając informacji o tej stopie pana Jezusa, też mnie zastanowiło, dlaczego tam jest tylko jedna stopa. Czyżby pan Jezus się odbijał z jednej nogi, trochę to by musiało śmiesznie wyglądać. Nie, otóż okazuje się, że jest też druga stopa lewa pana Jezusa odbita w kamieniu, tylko że ta stopa została zabrana przez muzułmanów. I tę stopę, w sensie tą skałę z odbitą stopą, mają muzułmanie w meczecie Alaksa. W tym takim złotym meczecie w Jerozolimie, dlatego że oni też czczą Chrystusa. Nie jako Boga, oczywiście, ale jako wielkiego proroka i dlatego też oddają cześć. Yy, śladowi tej stopy. I tak sobie pomyślałem, że to też jest taki znak, że może tego słucha ktoś, nawet nie tyle, kto jest muzułmaninem, tylko może właśnie twoja wiara słaba, albo w ogóle czujesz się niewierzący. Albo tak jak już tu wspominałem, i tak będzie cały czas. Może ktoś cię po prostu jakoś zmusza, żebyś tego słuchał i wcale nie chcesz. Tylko, nie wiem, masz dziewuchę i ona mówi, chodź, będziemy słuchać. Albo dokładnie jakoś odwrotnie, że to ktoś inny. Ty nie chcesz, a ktoś cię zmusza. Otóż nie, to tam w tobie również, jakby jest ta druga stopa, gdzie Pan Jezus się odbił, czy gdzie Duch też, nawet w miejscach, które się mogą wydawać nieświęte, jakoś niewypełnione Jego znaniem, też Duch zaprasza, żeby pójść dalej. Słuchaj tego, bo do Ciebie też mówię. Jeśli nie chcesz tego słuchać, to właśnie do Ciebie mówię. Duch chce Cię też porwać dzisiaj do niezwykłych rzeczy w Twoim życiu. Chcecie zaprosić do zupełnie nowego świata. Mamy się odbić, mamy się odbić, tak jak Pan Jezus, odbić Duchem Świętym, żebyśmy poszli do rzeczy niezwykłych, nowych, następnych, cudownych. On nie cierpi stagnacji, On nie cierpi martwoty, tylko nas zaprasza. Idźmy dalej, biegnijmy, wyskakujmy, w niebo wstępujmy, dalej niż jesteśmy. Pomódmy się na koniec. Duchu Boży, który porwałeś Jezusa, którego porywałeś przez całe życie, prowadząc go w miłości, w błogosławieństwie, w cudach, w rozlewającym się miłosierdziu, którego wreszcie porwałeś z góry oliwnej z powrotem do nieba, gdzie go zaprosiłeś do kolejnych niezwykłych rzeczy. Duchu Boży, proszę cię, spadnij dzisiaj, w ten dzień, kiedy świętujemy w niebo wstąpienie. Spadnij dzisiaj na moją siostrę, na mojego brata, na mnie samego. I porwij nas. Spraw, żebyśmy się odbili od tego, w czym jesteśmy. Jeśli to jest złe, okropne, tragiczne, tym bardziej spraw, żebyśmy. Wreszcie to chcieli zostawić, żebyśmy poszli do przodu, żebyśmy porzucili te smutki, żale, te śmierci, golgoty, to wszystko, co jest naszym udręczeniem. I też daj nam taką siłę, żebyśmy się odbili również od tego, co jest cudowne, żebyśmy nie chcieli zostać w jakichś dobrych miejscach, yy, tylko żebyśmy szukali kolejnych, żebyśmy rozdawali dalej, żebyśmy napełniali się więcej. Duchu Boży, ty jesteś wiatrem, który wieje i porywa ludzi. Duchu Boży, wiej dzisiaj przez nasze życie, wiej przez nasze serca. I porwidasz. Niech tak się stanie. Amen. Tyle Nie. na dzisiaj. Niech tyle wystarczy. Na koniec, tak jak Pan Jezus, wznoszę swoją rękę nad Twoją głową i na Twoim czole, czynię znak błogosławieństwa. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpij najlepiej. Niech to będzie dobra noc. I do usłyszenia. Już jutro, w czwartym dniu naszej nowenny, z Bogiem.